trzy informacje na początek tego odcinka. Słuchajcie, po pierwsze, EA zwróciło piki tym graczom, którzy ukończyli Food Champions, ale były zbugowane te piki, no i ich nie dostaliśmy. Także otwieram w tym odcinku nagrody za pierwszą rangę Food Champions, player piki na Road to Glory. Druga informacja jest taka, że mam tutaj przygotowane 15 paczek z piłkarzem 78+, ale jeszcze dorobię te paczki. Będzie tak ze 30 paczek i dzisiaj o 19 wleci odcinek z tych paczek, drugi odcinek dzisiejszego dnia na kanale, tylko musicie dobić do 1200 łapek w górę. Myślę, że dobry deal. No i ostatnia, trzecia kwestia przed startem odcinka. Dzięki za kapitalny odzew pod relacją z pierwszego Food Champions na Road to Glory. Skróty wszystkich spotkań były, ale wy też tutaj dopisaliście i łapeczkami w górę, i wyświetleniami. Także bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję. Przechodzimy do tego materiału. Dwie najważniejsze informacje tego, jeśli chodzi o ten odcinek. Słuchajcie, pierwsza jest taka, że mamy 800 tysięcy monet na koncie i sobie możecie pomyśleć, bej, Road to Glory, masz 800 tysięcy monet, czy ty jesteś zdrowy, chłopie? Posprzedawałem lewego, posprzedawałem inne różne gwiazdy zespołu Holanda, sprzedałem Riquelme i trochę tych monet się uzbierało. Więc będziemy dzisiaj robić skład, nowy skład na Road to Glory. Będzie skład budowany, ale postanowiłem, że skład, nie powiem wam, jaki skład zbuduję, i ten koncepcyjny skład nawet nie ma żadnego znaczenia, ponieważ skład zbudujemy wokół pików. Mam nadzieję, że piki będą grywalne, a nawet jak nie będą, to budujemy skład wokół pików z Food Champions i tyle, nie? Jakby o to chodzi, żeby tak się bawić na Road to Glory. Dostaliśmy trzy fajne piki, pięć wyborów. Mam nadzieję, że polecą tutaj dobre karty i na nich zbudujemy naszą ekipę. Dobra, bierzemy Lafonta w takim razie. Możliwe, że zostanie naszym podstawowym ramkarzem. Warunki fizyczne są ok. 82 overalla, to może ewentualnie nam troszkę przeszkodzić. Player piku numer 2. Rany, Julek, jak ja tutaj mam złożyć skład z tych zawodników? Nie no, biorę Lenharta, no bo jest z niemieckiej i możliwe, że sobie nim pogramy tak to. O rany. W trzecim niech odda! Mam takie dziwne przeczucie, że miałem trzy razy te same wybory. Pasnach na ławkę się nie daje przez jego gwiazdki sztuczek i słabszej nogi. Dobra, bierzemy Ramaniego w takim razie. Mam jeszcze przygotowane tutaj 5 paczek za ważne mecze, także sobie je otworzymy. Powiem wam szczerze, że te piki mnie zasmuciły. Trochę zbiły z pantałyku czy też stropu. Nie wiem, jak to do końca określić, dlatego że no nie mam za bardzo jak zużyć składu z tych zawodników. Okej, Lafonta mogę użyć, jest Francuzem z francuskiej. Na środku obrony mamy Upamecano. Więc jakoś to się w tym składzie z pewnością ułoży, ale jeśli chodzi o pozostałe piki, no przecież nie będę grał tamtym środkowym stoperem z Bundes do pary z Upamecano, no to byłaby przesada. Chyba że chcecie, to tutaj jakoś ten składzik ułożymy pod tym kątem. Paczuszka numer 3 za te ważne mecze. Wiecie co, jeszcze jest taki motyw tutaj, że mam ćwierćfinał drafta do rozegrania. Także myślę, że skończymy sobie drafcika. Nic z tych ważnych meczy nie poleciało, więc nie ma się czym podniecać. Skończymy sobie drafcika, otworzymy paczki, pomyślimy, co zrobić ze składem. Mamy w ogóle dobry bilans w drafcie, słuchajcie. 5-0, trzeba to kontynuować. Mamy 3-5-2, nie wiem, czy ja w ogóle jakiegoś kustomatu ustawiam na tego 3-5-2. Bo tak, na ofensywnym. Ale to jest cudowne, nie? To spojrzenie na siebie. Tylko dlatego warto mieć tą dwójkę, nie? Są Maxime LS i Griezmann za Depaya, cyk. No tak, i teraz chyba wszyscy powinni być teoretycznie na pełnym. Przez tego Hyperlinka i Ben Yedera. Into one. Pyk. Pyk. O. Teraz wszyscy na pełnym zgraniu. No bank. I mówię, jeszcze nam by pieniążków zostało całkiem sporo. Ej, no fajny składzik. I to z player pickiem jeszcze. Ten składzik wygląda całkiem zacnie. Zupełnie wielka odmiana w stosunku do tego, czym graliśmy pierwszą ligę weekendową i czym wybiliśmy rangę pierwszą. Ale byłoby ciekawie. O, tu mi się jeszcze zawieruszyła paczka rzadkich piłkarzy Elektrum. To też za ważne mecze chyba. To mi się zawieruszyła, ja jej nie otworzyłem wcześniej. O kurde. Witamy! Haaland, nice. Pięknie. Zawsze 28 tysięcy w kieszeni.
O Jezu, i Sterling, ależ paczucha. Czyli 28 za Haalanda, a za Sterlinga 50 tysięcy, no i tak trzeba żyć. Takie paczki za ważne mecze trzeba otwierać. To jest prawdziwe Road to Glory. To jest gloria i chwała. Po takich paczkach zdecydowanie dobra. Jedzie sobie Sterling, jedzie sobie Haaland na wycieczkę. Pyk. Jest przeciwnik, słuchajcie, zaczekaliśmy się na niego 15 minut. Ale jest, ruszyło to. Cartelito, jazda. I sam na sam rywala. Dobra. Źle się przesunąłem, bramkarze musiał tu strzelić. Nie, no dzisiaj Polacy wygrywają. Dzisiaj Polacy wygrywają, nie ma w ogóle gadki. Ej, co jest? O, no, ale kontra porożnym 0-2, co tu się dzieje? Lekkie akcje, cyk. Mario Gomez. Kurde, tak się już nie da obejść rywala. Jak w 21 przed patchem, a tak to lubiłem. Ojojoj, zła defensywa. 1-3. I na tal. Wydaje mi się, że jest przestrzeń do podania, ale on za chwilę tam jest, już przełączony. Dobrze ciśnie w obronie. Ojojoj. Ojojoj. Ojo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 j. 1-4. Podrawcie. Nie no, lecimy jakąś ofensywną taktykę na drugą połowę. Tak jest, brawo, Gomez. Dobra główeczka. Na zielonce, dobrze, że trafiłeś na zielonce. Spróbujmy jeszcze na 3-4. Dwie bramki do odrobienia, ale to jest do zrobienia, to jest do zrobienia. Kurde, nie pamiętam kogo tu mam na ławce, bo dawno tego drafta zaczynałem. Na pewno w zeszłym tygodniu, na pewno przed Food Champions. Na pewno świeża krew by się przydała w pewnym momencie tego spotkania. Nie no. Wrzuta cudowna do Messiego. Jest jeszcze szansa w tym meczu? Na pewno trzeba dać nieustanny pressing. Co się z tymi ludźmi porobiło? Naprawdę. Czegoś takiego w drafcie nie widziałem bardzo długo. Jakby wszystko rozumiem, ale w drafcie... Dobra, GG. Znaczy no GG, no. Dla mnie mega słaby mecz, bo za dużo bramek straciliśmy. I też, no nie... Czułem się, jakbym grał w finał Mistrzostw Świata. Także finał Mistrzostw Świata zagrany, GG. Dobra, otworzymy jeszcze złotą paczkę premium, złotą paczkę premium drugą. Pyk. Za tego przegranego drafta w drugiej rundzie. Tutaj oczywiście kontrakty się przydadzą w końcu. Brakowało mi ostatnio kontraktów, słuchajcie, na Food Championach i dawałem sobie brązowe. I też złote sprzedawałem wszystkie na rynku transferowym i między innymi dzięki temu stan konta jest tak zasobny. A teraz cyk, kontrakty piłkarzy są. Będzie elegancko. Dobra, złota paczka premium, ostatnia. Ale tutaj żadnych ekranów nawet nie uświadczyliśmy. Pan Brandt, 81 na koniec. Idziemy na playkę teraz chyba, no nie ma co. Idziemy na playacza.